Witam serdecznie na kanale Fundacji Słowiańskie Powroty. Szanowni Państwo, dzisiaj film, jeden z dwóch. Dzisiaj będzie o tym, dlaczego tak naprawdę chorujemy i co jest główną przyczyną tego większości schorzeń, które posiadamy. Szanowni Państwo, może Was to zdziwi, ale nic innego jak kamienie. I teraz każdy z Was powie, że pewnie kamienie w woreczku żółciowym. Nic bardziej mylnego. Większość chorób spowodowanych, które posiadamy, głównie rak, w 70% według badań naukowych Uniwersytetu Hopkinsa, na przykład, między innymi, warto sobie to prześledzić, poczytać, wyszukać, wygrzebać. Większość chorób nowotworowych, ale nie tylko, sercowych i tak dalej, pochodzi od kamieni wątrobowych. Gdyż według badań na grupie 30 tysięcy ludzi i wielu jeszcze różnych innych badań na tym przeprowadzonych, to kamienie wątrobowe są główną przyczyną po prostu tych chorób. Nie kamienie w woreczku żółciowym. 20% z nas, populacji, społeczeństwa, że tak powiem, w swoim życiu u nich mogą się objawić te kamienie w woreczku żółciowym, ale 80% zalega w drogach żółciowych w tej wątrobie, czyli jak Państwo wiecie, w drugim po sercu najważniejszym organem w naszym organizmie. I teraz chcę Państwu po prostu powiedzieć, jak się tego pozbyć, żeby pozbyć się tych wielu schorzeń, między innymi cukrzyca. Każdy myśli, cukrzyca to choroba trzustki. Oczywiście, ale najpierw została chronicznie uszkodzona wątroba. Jest to teraz natłok. Znowu kolejna epidemia tego, te wzdęte brzuszki i tak dalej. Oczywiście już nie muszę Państwu mówić, już każdy z Państwa wie, tutaj oglądających, że te choroby pochodzą głównie z żywności. Z żywności, czyli w złej przygotowaniu tej żywności nawet, bo każdy z Państwa od razu uczule, którzy z Państwa posiadacie jakąkolwiek albo gdzieś tam rodzina, córka, syn, kuchenkę mikrofalową, to wynieście ją potajemnie, jak ich nie będzie, będziecie się zajmować wnuczkami albo w jakichś innych sytuacji, gdyż to jest też głównym prowodyrem. Teraz wszyscy ludzie młodzi przychodzą szybko z pracy, elegancko zapakowane w bisfenole, w kubeczki, w foliówki, elegancko do pracy zabierają po prostu jedzenie, odgrzewają szybko w mikrofalówce i później to się dzieje. Ale jeszcze chcę Państwu, może to będzie trochę chaotycznie, ale muszę takich najważniejsze po prostu powiedzieć przyczyny czego, dlaczego powstają te kamienie. Bzdura, że one tam powstają od jakichś tam, jak to mówią, od jakiejś wody tam z wapniem i tak dalej. Nic bardziej mylnego. Kamienie czy w wątrobie, czy w woreczku, czy kamica nerkowa i tak dalej, powstają. Pierwsza główna przyczyna jest odwodnienie organizmu. Czyli jak wiele z Państwa, mam telefony, tak jak rozmawiamy tutaj, ludzie dzwonią po prostu i ustalamy, co się dzieje z organizmem i tak dalej. Okazuje się, że 90% z Państwa mówi, no wie Pan, Panie Michał, ja tak no nie bardzo tej wody, nie mogę tej wody pić i tak dalej. I to jest główna przyczyna powstawania kamieni, czyli odwodnienie organizmu. Czyli co? Zagęszczenie tej żółci. I ta żółć nie przepływa i powstają nam, tworzą się te kamienie poprzez, no oczywiście z tego, co jemy w większości, czyli z nieszczelności jelit, przechodzi to po prostu przez krwiobieg i tak dalej, te toksyny nieodprowadzane, układ limfatyczny, poruszę to w następnym odcinku, bo to jest bardzo, po prostu, bardzo blisko związane z tym, o czym dzisiaj mówię. I powstają nam te kamienie żółciowe, ale w wątrobie. I tą wątrobę należy oczyścić. Oczywiście, ja dzisiaj Państwu powiem o mieszance ziołowej, ale i o prostym specyfiku, który my stosujemy, takim, nie, że tak powiem, mocno interwencyjnym, żeby pozbyć się tych kamieni, bo oczywiście możecie zastosować sobie, pewnie większość z Państwa wie, na przykład sposób oczyszczania woreczka i wątroby z kamieni Andreasa Moritza, na przykład. O, tu jest to bardzo dobrze opisane. Ja Państwu tego nie powiem, gdyż to jest, nie jest to może skomplikowane, wiecie Państwo, to jest 6 litry soku, sól, Epsom i tak dalej. 3 dni to robimy, ale do tego trzeba się odpowiednio przygotować 5-6 dni wcześniej, żeby te kamienie swobodnie usunąć
I to jest proces taki no dosyć uciążliwy. Musicie mieć te 10-12 dni czasu. Dlatego tu nie będziemy wchodzić, żeby ktoś sobie nie zrobił gdzieś coś, nie dosłyszał, nie dokończył i nie zaszkodził. Powiemy Państwu dzisiaj, jak usunąć stopniowo, zapobiegać przede wszystkim tej kamicy, bo zawsze jest lepiej zapobiegać niż później leczyć. Czyli ja Państwu powiem, jaką mieszankę zrobić, z jakich ziół. I zaraz tu powiem, jakie te zioła, które są niezastąpione w tej mieszance, żeby systematycznie pozbywać się tych już malutkich 1, 2 mm, 3, 5. Chociaż miałem taką panią, która urodziła pół sitka tych kamieni z tej wątroby i był nawet jeden o wielkości 1,2 mm. 1 cm, 2 mm wielkości, bez problemu to urodziła. Ale to już jest, że tak powiem, wyższa szkoła jazdy. Ale co my możemy dodać? O, tutaj mam mieszankę. Najpierw powiem o mieszance, żeby nie przeciągać, ale to jest bardzo ważne. Dlatego chorujecie, nadciśnienie i tak dalej. To będzie w następnym odcinku o układzie limfatycznym, gdyż trzeba to rozwinąć. Bo choroba nadciśnieniowa też praktycznie powstaje z tych złogów kamieni i tak dalej. Ale przejdźmy do tego, co nas dzisiaj interesuje. Mamy tutaj taką mieszankę ziołową. No przecudnie pachnie. Smakuje gorzko. No, próbowałem dzisiaj, wypiłem sobie szklaneczkę, bardzo dobrze wątroba, tu wszystko elegancko działa, mimo że dosyć dużo kiszonek dzisiaj zjadłem, ale fenomenalnie to działa. Co dajemy do takiej mieszanki? Szanowni Państwo, cykoria. Cykoria. Ziele, po prostu cykoria, korzeń cykorii tutaj dajemy do tej mieszanki. To jest zioło niezastąpione w tej mieszance. Następnie oczywiście nasz kochany polski dziurawiec. Czyli przestrzela, albo po prostu jak to, w jakim rejonie się to nazywa, ale każdy dziurawca najbardziej zna. Następnie niezastąpione, kolejne zioło niezastąpione, to jest to właśnie te kwiatuszki kocanka piaskowa. Macie to w mieszankach, zarówno na jelita jest też podawana, jest też dodawana i prawdopodobnie jeszcze z tego co pamiętam na wnemoczaną, przepraszam, bo mam tutaj... No, nie wyciszyłem telefonu, ale zaraz mam też ludzi o 17, tak jest. Także kręcimy dalej film. Co następnie dajemy? Miętę pieprzową. Oczywiście mięta rozluźniająco, żeby te po prostu nasze mięśnie gładkie dobrze pracowały. Co następnie? No oczywiście, niezastąpiony jak w każdej mieszance, korzeń mniszka. Korzeń mniszka jest to uniwersalne, ponadczasowe i najbardziej skuteczne zioło. Szanowni Państwo, co jeszcze dajemy? Przede wszystkim glistnik jaskółcze, ziele. Dajemy tutaj to wszystko, o czym mówię, oczywiście jest w równych proporcjach. Póki co. Później co następnie dajemy? Kora kruszyny. Wiemy, jak działa kora kruszyny na naszą wątrobę i tak dalej. Dajemy tą korę kruszyny również w takim stężeniu, czyli w odpowiedniej wartości. Jak dajemy łyżkę tego, albo wagowo 100 gram tego, 100 gram tego, 100 gram tego. I co jeszcze dajemy? Oczywiście rdest ptasi. On zawsze jest dobry przy takich schorzeniach właśnie, żeby rozszerzyć i wyprodukować tą żółć. Bo chodzi nam tutaj w tej mieszance, żeby ta żółć zrobiła się, że tak powiem, rzadka i żeby ten przepływ był odpowiedni, a dzięki temu pozbędziemy się poprzez po prostu, że tak powiem, kupkę tych kamieni. Ale jedno z takich ziół, które już nieraz wspominałem, które jest niezastąpione, uważam, że jest najlepszym ziołem na większość schorzeń, na wszelkie schorzenia, na które teraz cierpimy. To oczywiście ten żółciutki kwiat nagietka. I to jest po prostu ostatnie zioło, które dajemy do tej mieszanki. I jak to teraz robimy, szanowni Państwo? Oczywiście mieszamy to, wymieszywujemy to i zalewamy jedną łyżkę stołową na szklankę wody, najlepiej zalać zimną, doprowadzić do wrzenia, czyli jak już się te zioła zaczną, że tak powiem, ruszać, wyłączamy gaz pod przykryciem, naciąga to 30 minut, pijemy 3 razy dziennie, po pół, 3/4 szklanki, 20-30 minut przed posiłkiem, żeby systematycznie usuwać, jeżeli już mamy takie pierwsze stany, czyli już są te kamyki, które tam nam przeszkadzają, powodują większość chorób, nie wiemy co się dzieje, tu się zatrzymuje, tu gdzieś się puchnie, tu się coś zje, wzdęcie i tak nie wiadomo o co chodzi, niby dobrze zjadłem, ale gdzieś tutaj coś jest nie tak, bo ta wątroba już nie pracuje, szanowni Państwo. I co? I po prostu tak to stosujemy przez 30 dni, przez 30 do 40 dni, tą mieszankę.
i te dolegliwości nam znikną. To nie tylko chodzi tu o kamienie, głównie to jest mieszanka na kamienie w wątrobie, ale oczywiście pozbędziemy się ich z woreczka żółciowego i oczywiście, jeżeli są z nerek, równie dobrze. Tylko musicie pamiętać, jeżeli chcecie stosować jakiekolwiek zioła, nie mówię o tej mieszance, to musicie wypijać 6 do 8 szklanek czystej wody i nie wody zimnej, bo nie schładzamy wątrobę. Skoro mamy te kamienie urodzić, wydalić, to wątroba jest organem, której nie schładzamy. Dlatego po prostu nie pijemy zimnej wody. Zimnej wody, żeby nie wychładzać organu, bo wiadomo, zimna woda obkurcza. A to ma być ten. Możecie sobie, jeżeli macie takie tutaj kucia, bo mówicie, o, kuje mnie wątroba. Wątroba nie kuje, to tutaj jest ten ból pod tym żebrem, to jest po prostu ucisk już chorej wątroby, która się powiększa i uciska na woreczek żółciowy i macie tutaj takie kucia. Czyli, a później oczywiście powstaje helikobakter, zgaga, niestrawność i tak dalej, inhibitory pompy protonowej wam dają, a nikt nie zwróci uwagi, bo są badania, zrobią, wychodzi z krwi, na przykład wychodzą alaty, asaty czy GGTP, badanie wychodzi w miarę normalnie i oczywiście lekarz powie wam, że no tutaj nie widać zbytnio, może jakieś lekkie stłuszczenie wątroby. Nic bardziej mylnego, szanowni państwo. Oczywiście o tym, co tutaj mówię, o tej mieszance, o tym sposobie, który powiem drugi, możecie to tylko wtedy zastosować, jak już nie będzie tych lekarzy, nie będzie aptek i tak dalej, ale żebyście wiedzieli, jak to zrobić. Ja wam tylko to po prostu pokazuję i mówię. Ale teraz powiem wam drugi sposób, to jest mój sposób. Domowy sposób, który stosujemy już od ponad roku, bo robimy sobie takie oczyszczanie wątroby, wystarczy zrobić raz do roku porządne i wtedy działa. I ja wymyśliłem taką miksturę, którą stosujemy, ja zaraz tu państwu powiem. Jak to się robi? Prosta mikstura. Co bierzemy? Proporcjonalnie, nie będę tu na łyżki, czyli na przykład na łyżki to 10 i 10. No taka, to nam starczy na dwie osoby, dla mnie i dla żony na 5 dni. No i wystarczy, zrobimy za 5 dni znowu nową. Ale tu dajemy 10 łyżek po prostu oliwy z oliwek i dajemy 10 łyżek albo soku z cytryny, albo soku z żurawiny. Ja tutaj dałem więcej oliwy, dodam sok z żurawiny. To jest po prostu przez nas zbierana żurawina, sok jest wytłoczony. Plus, minus, ja już wiem, jak to robić. Jest akurat, jest, będzie 10 łyżek, może 8 tego soku z cytryny. Mamy tutaj witaminę C dzięki temu. I co następnie ja dodaję do takiej mieszanki i zaraz powiem, jak to zastosować. Należy to trzymać, nie musowo, ale można to trzymać. My to trzymamy w lodówce. Oczywiście kolejny produkt. Teraźmy zrobili, większość z państwa zakupuje sok z cytryńca chińskiego, czyli sisandryna, tak zwana. Nie ma nic lepszego na regenerację komórek po prostu wątrobowych niż ta sisandryna, która jest zawarta. Tu akurat mamy cytryniec mikronizowany, tak jak i mamy rokitnik mikronizowany, czyli witaminę C. Tak tu jest owoc cytryńca mikronizowany, ale tego już, szanowni państwo, dajemy po prostu, nie chcę tutaj moczyć w tym opakowaniu, ale pół łyżeczki, bo to jest bardzo mocne, to jest zmikronizowane. I co nam to powoduje ta sisandryna? Bo większość z państwa pewnie już wie, bo stosowała sok z cytryńca, że to bardzo pomaga na wątrobę, nie tylko i płuca i tak dalej. Ale co ona nam daje? Sisandryna, czyli ten cytryniec chiński, tutaj mamy akurat mikronizowany, czyli skondensowany, dlatego dajemy go mniej, w soku dalibyśmy go więcej, w soku 50, jeżeli ktoś z państwa chce. Co ona nam daje? Oczywiście regeneruje komórki wątrobowe bardzo łatwo, wyrzuca toksyny, które zalegają w tej wątrobie, czyli to, co tworzą, z czego tworzą się kamienie żółciowe. Ale co jeszcze? Oczyszcza nam glutation. To jest N-acetylocysteina praktycznie w takim proszku, w takim cytryńcu. I co nam to robi? Glutation, czyli napędza nam układ odpornościowy, czyli wzmaga oczyszczanie organizmu i pozbywamy się tych cholernych chorób, że tak powiem, które pochodzą głównie od tych kamieni, o których my. Co ja jeszcze daję? Oczywiście wyciąg z karczocha, sylimaryn. Na taką porcję, czyli mamy 50 na 50, państwu podaję, ja mam tu akurat w kapsułce karczocha, sylimaryna,
sproszkowany. Daję dwie kapsułeczki, wysypuję, to się bardzo ładnie wysypuje. To będziemy zaraz mieszać. Co następnie? Dajemy oczywiście kurkuma. Niezastąpiona, tylko musi być to dobrej jakości. Nie kupujcie tego w takich torebkach gdzieś w sklepach, bo to jest cegła starta. To musi piec, bo tu jest akurat, my mamy kurkumę z piperyną. Daję kolejne dwie kapsułki. Ja wiem, że ktoś mówi, ale koktajl, ale uwierzcie mi, oprócz tego, że kamory będą wyrzucone w przeciągu 40 dni, bo to jest taki łagodny, dlatego chcę Państwu pokazać, to Wasz układ odpornościowy i te teraz takie częste choroby, co chwila ktoś chory dzwoni, ja już po prostu tego nie rozumiem. Ja leżę w śniegu, osiedzę się, oklęczę i póki co nie choruję. I co daję na koniec do tego? Oczywiście daję bromelainę z papainą, czyli tak jakbyście sobie na przykład sok chcieli wycisnąć, połowę soku z grejpfruta się wyciska, połowę z ananasa i takie pół szklanki tej mieszanki się pije i macie tak zwany, był taki lek kiedyś polski oczywiście, ale jak był polski to go zakazali, czyli Enzymix się nazywał. Kosztował kiedyś 7 zł w aptece, właśnie to była ta bromelaina z papainą. I to są, to bardzo dobrze, to są enzymy trawienne, czyli wspomaga naszą wątrobę. I też daje na taką dawkę, daje po prostu dwie. Można to sobie połykać w kapsułkach wspomagawczo przy wątrobie, ale my tu robimy po prostu miksturę, która ma wyrzucić nam te kamory w ciągu 40 dni, oczyścić naszą wątrobę. I to wszystko teraz dobrze musimy rozpuścić, wymieszać. Ta oliwa i za każdym razem, jak będziecie używać, trzeba to wymieszać. No bo wiadomo, oliwa się od tych soków odkłada, a nam chodzi, żeby zażyć wszystkie te dobrodziejstwa. Oczywiście można jeszcze tutaj dosypać chlorofilu rokitnikowego, ale ja tutaj zrobię tak. I co robimy? No i powstaje nam taka piękna mikstura. I teraz, szanowni Państwo, co robimy? Dziennie rano wstajemy na goły żołądek, czyli na czczo, bierzemy dwie łyżki. Dwie. Już tego niczym nie rozcieńczamy. Jedną pozwolę sobie wypić. Zaraz wypiję drugą. I bardzo dobre w smaku, mimo że to tak wygląda, jakby to było jakieś zbełtane. Bierzemy dwie łyżki, ostre, ta żurawina robi swoje. Bierzemy dwie łyżki natto i dwie łyżki tuż przed snem. I tak stosujemy ten, po prostu tą miksturę przez 40 dni. Gwarantuję Państwu, że pozbędziecie się czy to kamieni nerkowych, chodzi nam tu o wątrobowe dzisiaj, czy to w woreczku żółciowym, bo to wszystko jest powiązane. I tak stosując nieagresywnie, tak jak wcześniej mówiłem, przez te 3 dni, takim specyfikiem oczyścicie sobie wątrobie. Nie wierzcie mi na słowo, zróbcie to sami, a będziecie zdrowi i przy okazji nie będziecie chorować na wszelkie choróbstwa, które teraz latają gdzieś tam, jakieś rumienie się pojawiają, jakieś endowirusy i tak dalej, i tak dalej. Także, szanowni Państwo, nie będę przeciągał. Jeżeli oczywiście trochę reklamy, niech tam się rzucą. A co ja reklamuję, bo tam ktoś powie, że o, reklamujesz. To co mam reklamować? Parówki z Biedronki, czy kurczaka napompowanego z Lidla? Szanowni Państwo, trochę reklamy. Jeżeli coś Wam brakuje z tych produktów, zapraszamy do sklepu na www.potęgasłowian.pl. Link będzie w opisie. Dziękuję bardzo.